Dzień dobry Państwu, jesteśmy w aucie razem z Radosławem Majdanem, bramkarz reprezentacji Polski, obecnie mój redakcyjny kolega. Przegląd sportowy Onet. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Radku, tak o poranku zaczniemy grubo. Nie o takiej Barcelonie marzyliśmy dla Roberta Lewandowskiego. Kto go oszukał? No jak ostatnio okazał się artykuł, że oszukał go prezes. Ktoś zabawnie stwierdził Laporta, ale ja myślę, że sam prezes Barcelony przeżywa chyba jeszcze większe rozczarowanie niż sam Robert, gdyż no przed sezonem dość mocno i jednoznacznie postawił na Barcelonę, jeżeli chodzi o jej rozwój, poprzez, jak ktoś to fajnie określił, poprzez wyprzedaż rodowych streber i pamiątek, które mógł zastawić a konto tego, co wydarzy się w przyszłości. Niestety przyszłość okazała się dla Barcelony dość brutalna, ponieważ jak wiemy już, Barcelona nie wyjdzie z grupy Ligi Mistrzów, co dla oczywiście naszego kapitana również jest dużym problemem, no bo mówiło się dużo o tym, że Robert zmienia Bayern na Barcelonę również po to, żeby zaistnieć po własnej lidze, żeby strzelać bramki w dużych rozgrywkach i żeby Barcelona, osiągając jakiś sukces, dała mu no takie realne szanse na zdobycie złotej piłki. A jak ktoś określił, czy inaczej zauważył, wszyscy od 2009 roku zwycięzcy złotej piłki pochodzili właśnie z La Liga, czyli z Ligi Hiszpańskiej, więc kierunek był dobry. Natomiast powiem Państwu, że ja myślę, że oczywiście można powiedzieć, że Robert jest zawiedziony, ale mimo wszystko on w pewnym momencie, tak patrząc na jego mowę ciała, na to, co robił, co mówił przede wszystkim, on bardzo zdeterminowanie podszedł do tematu i myślę, że on po prostu spełnił swoje marzenie. Mimo wszystko, oczywiście wyniku sportowego na razie nie ma, natomiast Robert bardzo chciał grać w Barcelonie i nie sądzę, żeby ten czas i ta sytuacja, że Barcelona rzeczywiście na razie daleka jest od tego, czego się kibice spodziewali i pewnie sam Robert, nie sądzę, żeby był bardzo, bardzo rozczarowany tym, że tam się znalazł. Myślę, że jednak ma nadzieję, że to się zmieni. Radku, ale rzeczywistość, liczby i kolejne spotkania bardzo mocno zweryfikowały nie tylko Roberta, bo on swoje strzela, on asystuje, on jest widoczny. Nie w każdym meczu zdarzają się również słabsze spotkania, ale nie możesz przejść obojętnie jako ekspert piłkarski. Dwa razy przegrać ze swoim byłym klubem do zera, zdobyć jeden punkt w dwóch meczu z Interem Mediolan, to jest naprawdę słaby wynik jak na taką mocną personalnie ekipę. Wiesz, no i tutaj wychodzi z założenia miała być Barcelona klubem, który będzie grał pięknie, ofensywnie, ale przede wszystkim skutecznie. Okazało się, że to jest cały czas projekt w fazie tworzenia. Startup. Że to jest dokładnie na razie poparty na niestety niestabilnej młodości. Jak to się mówi, młodość ma swoje prawa, a tacy piłkarze jak Rafinha, jak Dembele, jak Pedri, Xavi, Ansu Fati, to są, jak sądzę, naprawdę światowe gwiazdy futbolu, ale jeszcze za jakiś czas. To jeszcze nie jest ten czas, kiedy by ta forma ich była stabilna. Coś się odbija na tym, że w zderzeniu z taką wyrafinowaną, poukładaną, solidną piłką, jaką prezentuje Bayern Monachium, no dochodzi do bolesnego zderzenia, że Barcelona nie jest w stanie nawet strzelić bramki, a nawet jednej, bo 0-2 i 0-3 teraz w Barcelonie, no co było dość sporym upokorzeniem, no spowodowała rzeczywiście, że kibice, no i sami piłkarze na pewno czują duże rozczarowanie. Ja tak myślałem sobie o grze Barcelony i trochę to wygląda na zasadzie takiej, no dobrze, dużo spontaniczności, dużo postawienie na kreację gry, natomiast jest to trochę naiwna gra. To znaczy, że gdzieś z tyłu Barcelonie piąta brakuje. Na piątą B, tak? Momentami wszyscy bronimy, wszyscy atakujemy. Znaczy właśnie wszyscy atakujemy, ale nie wszyscy już jesteśmy w stanie bronić bardziej. I Bayern Monachium dobrze to obnażył, tak? I nie tylko Bayern, myślę, że Inter również, bo przecież o ile powiemy, że Bayern Monachium dzisiaj jest lepszą drużyną od Barcelony, tak, Inter tą drużyną nie jest lepszą. Natomiast Inter miał lepszą organizację gry właśnie po stracie piłki w defensywie i Barcelona niestety tutaj nie potrafiła po prostu tą swoją ofensywną jakością zdominować rywal. I to jest problem Barcelony, bo takie zespoły jak właśnie, jakim chce być Barcelona, czy jakim jest Real Madrid, czy Paris Saint-Germain, Manchester City, to jest dominacja rywala w momencie, kiedy posiadasz piłkę. Czyli jesteś w stanie tak dużo zrobić w ofensywie,
że nawet jeżeli stracisz dwie bramki, to strzelisz trzy albo cztery. Jeżeli stracisz trzy, to strzelisz jeszcze więcej. Ale to taki trochę hiszpański, nowoczesny taki futbol, bo ja twierdzę, no tam, gdzie piłka, tam wszyscy atakujemy, bronimy, okej. Tylko jednak ten podział na formację jest widoczny i moim zdaniem defensywa w stosunku do tego, jakimi działami dysponuje Barsa z przodu ofensywnie, ta dysproporcja jest za duża. Jest, no jest, chociaż tak jak powiedziałem, jeżeli by piłkarze linii ofensywnej naprawdę byli w takiej formie jak Dembele w ostatnim meczu ligowym, do tego doszedłby Rafinha, dopasowaliby się zawodnicy Barcelony, powiedzmy, do formy tej ligowej Roberta Lewandowskiego, gdzie strzela masę bramek, przecież jest pierwszy, jeżeli chodzi o klasyfikację listy strzelców, to ja myślę, że też obrońcom grałoby się łatwiej, bo to... Wszystko na boisku to jest synchronizacja działań. Jeżeli atakujesz, jeżeli dominujesz rywala, to on już wtedy nie może się skoncentrować tak bardzo na tym, co zrobić tobie, jak on tobie zrobić krzywdę, tylko musi też dużą uwagę poświęcić na obronie. Wtedy, kiedy zawodzisz, kiedy nie jesteś w stanie stwarzać sytuacji kolejnych, czy nie strzelasz bramek, no to wtedy rywale podczynają sobie coraz śmielej. I też ta presja, to co mówiłem, bo dzisiaj piłka nożna jest taką dyscypliną w dzisiejszych czasach, że równie ważne jest to, co robisz wtedy, kiedy posiadasz piłkę, ale bardzo ważne jest to, kiedy ją tracisz, jak drużyna jest zorganizowana właśnie w fazie bronienia. A mam wrażenie, że Barcelona próbuje, tak jak z Bayernem, gdzieś dochodzić pressingiem i tak dalej, ale wtedy otwiera przestrzenie i tak jak powiedziałem, trafiając na dobrze zorganizowaną drużynę, ma z tym duży problem. I to widać właśnie w tych meczach europejskich pucharów, że to jeszcze nie jest tak, jak ustaliliśmy ten projekt. Spadek do pucharu numer dwa, no bo tak to trzeba nazwać, okej, ten puchar numer dwa, Liga Europy będzie bardzo mocne, jeżeli chodzi o nazwy, bo tam będzie Juve, tam będzie Atletico, Manchester United, Barcelona. No, chciałbym oglądać taką Ligę Europy i życzyłbym sobie, żeby polski zespół grał z takimi klubami. Ale czy ten Puchar Pocieszenia Europejski, on może mieć wpływ na głowę Roberta? A dlaczego o to pytam? Bo my za chwilę wielkimi krokami przejdziemy do Mundialu w Katarze, a Robert jest główną, moim zdaniem, jedyną osobą, która może tchnąć coś ekstra do tej reprezentacji. No, na pewno jest naszą największą wartością reprezentacji. Jest jednym z najlepszych napastników na świecie, więc generalnie ja nie sądzę, żeby to miało w sensie jakiś, nie wiem, destabilizacyjny, jeżeli chodzi o formę, jeżeli chodzi o nastawienie, bo jednak Mistrzostwa Świata to jest impreza, która generuje w zawodnikach takie emocje, podejście i nastawienie, że tutaj nie wątpię, że Robertowi tego nie zabraknie. Natomiast na pewno będzie rozczarowany tak po prostu, jeżeli chodzi o to, że nie gra dalej w Champions League, bo jeżeli grasz na tym najwyższym poziomie, jeżeli chcesz zdobywać laury, trofea, indywidualne wyróżnienia, podnosić swoją statystykę bramek w tym najlepszym pucharze, najbardziej wartościowym, no to na pewno czujesz rozczarowanie, że w nim już nie zagrasz. Natomiast myślę, że to się nie odbije na formie Roberta, a być może jeszcze bardziej go zmotywuje do tego, no bo jeżeli mówimy, że Robert Lewandowski miałby walczyć o złotą piłkę w przyszłym roku, to jeżeli odpadł z Champions League, to już go bardzo ogranicza w tym plebiscycie. Natomiast no, jeżeli zaprezentuje się fenomenalnie, czy zdobędzie koronę króla strzelców, mistrza świata, no to wtedy jego szanse bardzo mocno i istotnie wzrastają, więc to jest paradoksalnie może się okazać, że to będzie jeszcze większą motywacją, chociaż myślę, że Robert Lewandowski jest, co udowodnił, takim zawodnikiem, że potrafi gdzieś w sobie tą motywację odnaleźć. Natomiast no, brak Ligi Mistrzów na pewno jest dla niego sporym problemem. Radku, zejdźmy na ziemię i wylądujmy na naszym... To jest zawsze fajne. Takie rozmarzenie o europejskim... Zapytanie o polską ligę. Tak, mam na myśli naszą ekstraklasę, mam na myśli nasze podwórka rodzime. Dzisiaj już nie zdążymy, ale na bazie tego, mam nadzieję, dochowamy się nowego pokolenia, bo słyszę od trenera Probierza, który ma młodzieżówkę, od Jacka Magiery, od trenera Stokowca, że pracujemy nad młodymi polskimi piłkarzami, że potrzebujemy dekady, żeby te po prostu nowe rodzynki nam wyskoczyły. Czy odnosisz wrażenie, że taki sukces ewentualny w Katarze zmusi tą młodzież do tego, żeby zainteresowała się jeszcze mocniej, przepraszam, takim ciężkim treningiem, poświęceniem? Szukam po prostu kolejnego bodźca dla młodego pokolenia. Na pewno zawsze sukces powoduje, że zainteresowanie się daną dziedziną jest coraz większe. To jest tak podobnie jak siatkarze, jak zdobywaliście Mistrzostwa Świata, medale, to zawsze to generuje kolejne pokolenia, które się interesują, które mają swoich idoli, które chcą uczestniczyć, tak jak Iga Świątek, która dzisiaj jest magnesem przyciągającym młodzież do tego, aby zaczęła uprawiać tenis. Tak, piłka nożna i sukces, no niewątpliwie zawsze
jeszcze jest no, tak propagujący daną dyscyplinę, więc nie wątpię, że tak by było. Czego oczywiście naszym reprezentantom życzę, bo sport jest no, czymś szlachetnym. Tak podoba mi się hasło, wychowujmy młodych ludzi poprzez sport, poprzez ideę, charakter i tak dalej. Wszystko, co ma sport ze sobą wspólnego. Więc to nasze młode pokolenie, wiesz, dzisiaj są trudne czasy. Dzisiaj jest doba internetu, dzisiaj młodzi ludzie mają wiele stymulacji, które daje im życie, więc ten sport gdzieś, powiedzmy, czasami schodzi na dalszy plan, więc dlatego ten tak ważny jest sukces i osobowości, które są poszczególnie wyłaniające się w danych dyscyplinach, które właśnie tym, co mają do powiedzenia, swoją postawą społeczną i tak dalej, potrafią właśnie jako idol wykreować zainteresowanie, zwrócić uwagę właśnie na daną dyscyplinę, więc miejmy nadzieję, że ci młodzi ludzie, bo mamy w reprezentacji, bo wymieniłeś tych młodszych, ale ja patrzę na to, jeżeli chodzi o Jakuba Modera, o Krystiana Bielika, teraz Karbownik fantastycznie radzi sobie w końcu realizuje swój naprawdę niewątpliwy talent. Kacper Kozłowski, który też po tym pierwszym takim zachwycie zmieniając klub, co jest takim przełomowym momentem dla młodego piłkarza, kiedy z polskiej ekstraklasy odchodzisz właśnie za granicę i wtedy gdzieś ci piłkarze mają taki moment zagubienia i chwilę zanim potrafią się znowu odnaleźć, ale mamy to młode pokolenie, mam wrażenie takich 22-23-latków, 20-latków, którzy mam nadzieję w okresie następnych 2-3 lat zaczną, no może nie decydować, ale na pewno odgrywać dużą rolę już w takiej seniorskiej reprezentacji. Czy z twojej perspektywy my mamy gdzie ten sport uprawiać? Mam na myśli infrastrukturę, boiska, projekt orlików, hali sportowych. Ty czujesz się, że w Polsce naprawdę jest przygotowane miejsce do tego, żeby tą młodzież z internetu zabrać? Nie mówię na zawsze, na godzinę dziennie. Tak, znaczy paradoks jest taki, że już nie chcę więcej sprzętu niż talentu. To mówiło kiedyś, jak ja byłem mały, że młodszy, za naszych czasów tak nie było. Nie, tak to nie muszę wypada, powiedzieć, nie? Tak nie wypada i tak nie chcę powiedzieć, ale chcę powiedzieć, że rzeczywiście infrastruktura w ostatnich latach rozwinęła się fantastycznie, jeżeli chodzi o nie tylko piłkarską, bo był projekt Orliki, mamy fantastyczne stadiony, naprawdę jesteśmy nie tylko europejską, ale mam wrażenie światową czołówką, jeżeli chodzi o obiekty sportowe, bo również hale, prawda? Hale są również wielkie, fantastyczne, przestrzenne, dające nam możliwość do tego, że jesteśmy świadkami naprawdę fantastycznych show, nie tylko sportowych, ale chociażby koncertów czy przedstawień kulturalnych, więc tutaj zdecydowanie uważam, że to się rozwinęło i to idzie w dobrym kierunku. Jakbyś miał szukać zmian, czego nam brakuje, nie wiem, jeżeli chodzi o taki pomysł, bo za chwilę będę gościł ministra sportu, pana Kamila Bortniczuka i tak się zastanawiam, jak można tam... Co, ja myślę, że... Wejdzie i zacznie się chwalić, no. Że cały czas wydaje mi się, nie wiem, czy to jest problem, ale jeszcze, jeżeli miałbym się doszukiwać jakichś mankamentów, to chciałbym, żebyśmy mieli system szkolenia dla trenerów młodych ludzi, tak? Bo naprawdę ciężej być trenerem, który szkoli, wychowuje młodego człowieka, niż ten, który pracuje w seniorach. Ja byłem jakimś trenerem bramkarzy w ekstraklasowej Polonii Warszawa i mając dorosłych ludzi, oni zrobią wszystko, co chcesz, nie zrobią sobie krzywdy, bo już są na takim poziomie. Natomiast wtedy, kiedy rozwijasz talent, kiedy musisz to dopasować do tego, żeby gdzieś nie przeinwestować w sensie natężenia treningowego, żeby też mentalnie wychowywać tych młodych ludzi, opierając to jakiś system, prawda, szkolenia, to ci ludzie muszą być wyedukowani, muszą, tak jak sam system, sama nazwa wskazuje, być częścią czegoś, co jest stworzone, co jest tak zwanym know-how, oni to pozyskują i tą wiedzę przekazują dalej. Czyli tak jak się wychowuje, oprę się o piłkę nożną w Holandii, w Niemczech, że wszystko jest bardzo, bardzo powtarzalne, tak, i wszystko jest usystematyzowane i nastawione na rozwój i też pozyskiwanie, że tam nie ma, mam wrażenie, nie jest to dzieło przypadków, ale właśnie przez to, że docenia się rolę trenerów, którzy trenują, nie wiem, 10, 12, 14, 15-latków, poświęca się im czas, inwestuje się pieniądze w ich edukację, co jest bardzo ważne i wydaje mi się, że tego nam brakuje, bo w kontekście rozwoju tych kolejnych pokoleń, to właśnie ci, którzy im to przedstawią, ich tego nauczą, myślę, że to jest bardzo duża wartość, ale w to trzeba zainwestować, bo mam wrażenie, że tak każdy związek działa sobie, na początku dużo się o tym mówi, każdy nowy prezes mówi, ja teraz zrobię system. Przed wyborami albo po wyborach. A później ten entuzjazm gaśnie i dalej to się trochę odbywa na zasadzie bardziej kreacji tych indywidualnych
młodych trenerów, którzy chcą się szkolić na własną rękę, którzy jeżdżą na szkolenia, którzy gdzieś tam szukają swoimi znajomościami, że ktoś ich skieruje do chociażby szkółki piłkarskiej Ajaxu Amsterdam i on zobaczy, jak dzieje się rozwój młodego piłkarza. Więc fajnie, jakby ci ludzie byli skupiani, mieli, tak jak się szkoli trenerów dla seniorów, jest szkoła trenerów, taka szkoła trenerów powinna być dla właśnie tych wychowawców, że tak powiem, młodych ludzi juniorów. To ja dociskam ministra Bortniczuka. Tego ci serdecznie życzę. Bardzo ci dziękuję, Radosław Majdan, Przegląd Sportowy Onet. Pozdrawiam. Dziękuję, miłego dnia, wszystkiego dobrego.